Tak jest, doczekaliście się. Nadeszła wiekopomna chwila. To jest w końcu ten odcinek, o którym opowiadaliśmy od kilku dni. Odcinek, w którym wam pokażemy, jakie samochody Adrian Milioner wybierze dla siebie. Cześć, witajcie. Z tej strony Adrian. I Marcin Góral. Specjalnie dla was wybraliśmy się na jedną z większych wystaw samochodowych, ale nie poszliśmy tam bez kozery. Poszliśmy tam, aby pokazać wam, jak wygląda nowoczesna chińska motoryzacja i wybrać ekskluzywną furę dla Adriana Milionera. Odjął facepalm. Tak jest. Także w sumie ja poszedłem oglądać za autem dla siebie. Marcin mówi, dobra, to jak już idziesz, to ja pójdę z tobą. I zrobiło się z tego dwa dni. Ja również jestem bardzo podekscytowany, gdyż ponieważ Adrian Milioner kupi sobie nowy samochód, a ja odziedziczę jego stary samochód. No, za rozsądną cenę. Uczciwą. Rozsądną. Uczciwą. A wiesz, jaka jest moja uczciwa cena? Nie. Zero. Dobra, słuchajcie, żarty na bok, później będziemy się targować. Zapraszamy. W tym odcinku zaczynamy od marki Jetta. Marka Jetta jest to tak zwany, jak to powiedzieć, tani Volkswagen? Nie. No, to jest kolejna marka Volkswagena, jak Dacia dla Renault, bo to tak. Już nawet to jest niżej Dacia od Skody. Jeszcze niżej niż Skoda, która jest tutaj na rynku chińskim, ale nie jest postrzegana jako tani Volkswagen. Tak, marka Jetta w ogóle powstała dlatego, że nazwa Jetta kojarzy się właśnie, była oryginalna Jetta bazująca na platformie Golfa dwójki, odniosła bardzo duży sukces w Chinach i była produkowana tu przez wiele, wiele lat z wieloma liftingami. Kilka lat temu wyszedł nowy model zupełnie bazujący na nowej platformie. Dwa lata temu marka Volkswagen postanowiła zrobić spin-off, odpaliła nową markę Jetta. Marka Jetta ma w tym momencie do zaoferowania trzy modele. Zaczynamy od kompaktowego SUV-a, crossovera. Tak. Tutaj jak widzimy na tej wspaniałej reklamie jest to samochód dla młodych, aktywnych ludzi. Model VS5, bazujący na tej samej platformie co Seat Ateca i Skoda Karoq. Dostępny tylko z jednym silnikiem 1.4 150 koni w wersji manual lub w automacie. Tutaj widzimy właśnie ten silnik wspaniały. Co powiesz o tym silniku? Fantastyczny. Sprawdzona jednostka Volkswagena. Mamy po prostu tańszą Skodę Karoq, tak? Czyli sprawdzona platforma, sprawdzone rozwiązania volkswagenowskie. Ceny, jak widać tutaj właśnie na tym, zaczynają się od 55 tysięcy złotych w najtańszej wersji z manualem, po najbogatszą wersję za 75 tysięcy złotych ze skórami, z bajerami, automatem i tak dalej. Także tu mamy tylko różnicę. Czyli full wypas za 75 tysięcy złotych z wszystkim, tak? Auto pięcioosobowe. Siedziałeś w tym samochodzie, jak wrażenia? No, taki typowy Volkswagen. Wsiadasz i wiesz, gdzie wszystko jest, tak, że ma plastiki i tak dalej. Także, plastiki były twarde, miękkie. Twarde na desce, na drzwiach. Ogólnie, no wiadomo, no, tańszy model, gdzieś te oszczędności skądś muszą się brać. No ale to mamy sprawdzone rozwiązania volkswagenowskie, porządne auto. Przynajmniej mamy zakryte drzwi całe, tak? No, nie mamy gołej blachy nigdzie. Ale za te pieniądze ile to kosztuje? 75 tysięcy. Tak jak tutaj na filmie widzicie, ekran 8-calowy, dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, elektryczne fotele. Myślę, skóry, że lepsze niż Dacia. Zdecydowanie lepsze od Dacia. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim samochodzie i ile obecnie kosztuje. Jedyne, co mi się nie podobało, no to były piano black plastiki. Wszędzie będą odciski palców, będzie ten brud i kurz widać. Dobrze, to teraz proszę mnie nie przerywać. Drodzy widzowie, napiszcie, co możemy za te pieniądze, czyli za 75 tysięcy do dostać w Polsce. Ja przypominam, że to jest najlepsza wersja, bo od 55 się zaczynają te Jetty. Okej, następna Jetta. Tutaj widzimy na reklamie skierowany produkt do takiego, powiedzmy, starszego już pana, który z synem wspaniale spędza czas, łowił ryby. Tak, bo to jest Maserati dla ubogich. No to jest właśnie ta Jetta, która była produkowana. To nie jest, ta nie jest na bazie Golfy dwójki, ale tak naprawdę były dwie wersje Jetty. Dobra, dobra, Adrian, to nie jest program historyczny. Tutaj Jetta VA3 dla starych dziadziów. No widzicie, czerwona
Ładna Volkswagen. No. Dobra, znaczy, co dobra, o tym mamy 1.5 tak, w każdej wersji. Silnik bez turbo, 112 koni, tak samo dostępna wersja manual auto. To samo praktycznie co w tamtym crossoverze. A tu widać tak mniej nowocześnie wewnątrz. No no bo tu też patrzymy na tańsze auto. Tu się zaczynamy od 43 tysięcy złotych za Golasa i 60 tysięcy za pełen wypas, tak? 60 tysięcy za pełen wypas takiego taniego Volkswagena. Dla starszych ludzi. Tak, tutaj... mamy Apple CarPlay, tak samo właśnie Android Auto, można sobie podłączyć telefon, będziemy mieli nawigację, wszystko co najnowsze. Ty byłeś też wewnątrz. Twarde plastiki, niestety, także zwykłe, tradycyjne wyświetlacze volkswagenowskie, także widać, że gdzieś te oszczędności są. Ale też jak mówię, dla starszych ludzi, oni nie chcą ekranów dotykowych, oni chcą zegary takie, jak mieli całe życie. Tak, dla tradycyjnego klienta, tak, który zna i ufa marce. Ile to? No, 75 tysięcy za pełną... 65 tysięcy za pełną wersję. Macie takiego Volkswagena z gwarancją, z wszystkim, elegancki. No dobra. No i przechodzimy do najdroższego samochodu w ofercie. Model VS7, crossover segmentu D. 4,6 metra długości, bazujący na platformie Skody Kodiaq, Volkswagen Tiguan. Mhm. Jak widzimy na reklamie, tutaj jest produkt skierowany do już wielodzietnych rodzin. Może coś dla ciebie, Adrian? Reflektowałbyś? O, Nie? No jak wszyscy wiecie, Adrian to jest milioner, dlatego się nazywa Adrian Milioner, a tutaj jakiś samochód skierowany dla klasy robotniczej, także wzgardził. To ja ogólnie preferuję No mów, Adrian, nie wstydź się. Luksusowe. Tak jest. W tej cenie to wolałbym sobie paroletnią S-klasę kupić, czy tam... Zamiast takiego nowego? I to. No i niestety, markę, wiadomo. No jak podjeżdżasz taką Jetą, no to... Nikt nie odwraca głowy, nie? No ty jesteś taki, taki pusty? Znaczy pusty? Płytki? Super płytki. Chciałem kompaktowa. Chciałem coś bardziej subtelnego, to powiedziałem płytki. Nie, żart. Aha. Ja lubię po prostu duże, luksusowe samochody. Tak. Aha, jesteś koneserem, rozumiesz. No ale tutaj nie było już wszystkie plastyki twarde wewnątrz. No było troszkę luksusu. Znaczy, tak jak tu widać na konsoli środkowej, troszkę taki miks, część materiałów lepszej już jakości, tutaj góra deski rozdzielczej, no ale tu już dół już twardsze plastiki, oczywiście moje znienawidzone Piano Black. Tak, Piano Black. Wszędzie będą odciski palców, już kurz nawet było widać w nowym aucie. Ile taki samochód kosztuje? Ten VS7 zaczyna się od 70 tysięcy za podstawową wersję z manualem. Wszystkie modele posiadają ten sam silnik, co model mniejszy VS5, czyli 1.4 silnik z turbo, 150 koni. Różnią się cena tylko w zależności od wyposażenia, manual, auto. Widzicie na pełen wypas za 90 tysięcy. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co w Polsce można dostać za 90 tysięcy w tej cenie. Z gruby Volkswagena najlepiej to mamy. No niekoniecznie nowe. No napiszcie co nowego, napiszcie też co używanego można kupić za 90 tysięcy. No i my troszkę te ceny to troszkę nam się mogą wydać ciut wyższe, no bo ostatnio złotówka mocno straciła w stosunku do juana. Słuchajcie, Iwana, także... złotówka ostatnio... 0,66 prawie już. Co? To słuchajcie, złotówka leci na łeb, na szyję. Także jeszcze kilka miesięcy temu te auta byłyby dobrych parę tysięcy tańsze. Parę tysięcy złotych tańsze byłyby. Bo kilka miesięcy temu, nie wiem, 2-3 miesiące temu, ile? 58? 57-58. 57-58, czyli to kilkanaście procent spadła złotówka, tak? Względem juana. 107 tysięcy juanów razy 0,57 to jest 61 tysięcy złotych, czyli już mamy 9 tysięcy złotych różnicy. Czyli złotówka tak spadła, że to auto byłoby 9 tysięcy złotych tańsze. Ale złotówka leci, słuchajcie, na łeb, na szyję. A najdroższa wersja 11 tysięcy tańsza. Najdroższa wersja byłaby 3 miesiące temu na złotówki 11 tysięcy tańsza, a najtańsza wersja ile by była tańsza? 9 tysięcy. To jest jakieś 12-13%. To jest dla was informacja, co się dzieje w Polsce, jeśli wy tego nie widzicie. To tyle Jetty. Reasumując, jaka jest konkluzja, co powiesz? To byłby hit w Polsce, tak? Tak.
Na pewno. To by wygryzło Dacie. Tu mamy zaufaną markę, sprawdzone tak. rozwiązania. Cena. Z niższą ceną. Wyobraźcie tak. sobie, jeszcze tańsza Skoda, a jakość Volkswagena zachowana. Słuchajcie, opuszczamy strefę biedy. Adrian Milioner naprawdę czuł się tam nieswojo. No aż oczy bolały od patrzenia się, jak on się tam męczy. No ale chciałem, żebyście zobaczyli w ogóle to Market Jetta, bo to interesujące. Nie Adrian Milioner, tylko Adrian Nie. Well Adrian Businessman. Ja tu jestem redaktor. Well Adrian, co mam jeszcze było ciekawego? Łysy Bonzo. Pozdrawiamy komentujących, dziękujemy tak za sugestie. No, tak, ale proszę mi nie przerywać. O czym to ja mówiłem? A, strefa biedy, Adrian Milioner w niej. No słuchajcie, męczył się tam dla was szalenie. Łapka w górę dla Adriana Milionera za jego znój i trud. No on miał taką minę, że ja już myślałem, że on ubrania będzie zmieniał po tym, jak się tarzał w tych furmankach dla biedaków. No ale dobrze, udało się, także słowa otuchy w komentarzach, łapka w górę. Teraz przechodzimy tam, gdzie Adrian Milioner czuje się jak ryba w wodzie, czyli... Kilka klas wyżej. Klasa premium. O, patrz, ja nie wiem, Andrzej, jak się to nazywa, ty wiesz. No i słuchajcie, idziemy na stanowisko ArcFox. ArcFox to jest samochód z koncernu BAIC, Beijing Automotive. Beijing Automotive Industry. Dobra, pekińskie zakłady samochodowe, tak to nazwijmy, bo ja to nazwę miałem niefortunną. Pekińskie FSO, o. No. No nie, no FSO, no bez przesady. No. Słuchajcie, mówimy o jednym z największych koncernów, jeśli chodzi o w Chinach. W pewno Chinach, porównywalnie tak. nawet z całym Tak, oni rocznie światem. Kilka milionów łuką tych samochodów. To jest oczywiście państwowe zakłady. Proszę mi nie przerywać. Państwowe zakłady. Zaraz będziesz miał. Na chuj mnie tu zaprosiłeś. Zaraz będziesz mówił o tym i ja robię sam wprowadzenie. Sam się będzie zaraz kręcić. Okej. Okay. Dobra, o czym to ja? Aha, pekińskie zakłady samochodowe, państwowa spółka, jeden z większych producentów w Chinach, kilka milionów aut rocznie. Z tym, że oni też produkują dla wojska maszyny rolnicze, ciężarówki. Jeśli chodzi o pekińskie zakłady samochodowe, no to oni produkują Mercedesy, Hyundai. Także to jest technologia na wysokim poziomie. Ale dobrze, oddaję głos Adrianowi Milionerowi i jego klasie premium ArcFox. Marka powstała z myślą o Chinach i Europie, dlatego zatrudnili, żeby wstępną stylistykę zaprojektował Walter De Silva, znany włoski projektant z Alfy Romeo, z Volkswagena, dlatego autko wyglądają porządnie, będą się podobać przede wszystkim właśnie europejskiej klienteli. Pierwszy wyszedł model SUV Alfa T, 4,8 metra długości, 480 do 650 km zasięgu, dwie wersje silnikowe, słabsza, 218 koni, 8,4 sekundy do setki. Wersja wzmocniona ma 435 koni, 4,6 do setki. Auto jest bardzo fajnie, luksusowo wyposażone, jak marka premium, jak przystało, najnowsza technologia. Tak, ale ty nie chcesz kupić SUV-a. To znaczy akurat wolałbym SUV-a, ale rodzinnie. W tym momencie jeszcze ja nie ma mówię wersji. Ja ci mówiłem w poprzednim odcinku, kup dwa chłopie. Akurat jednego... SUV jeszcze nie ma wersji z Huawei'em, dlatego oglądaliśmy sedana z wersją Huawei. On ma 600 km zasięgu za 227 tysięcy złotych. Okej, okay, jak się nazywa? 420... Alfa S High. Alfa S High. Dobrze, czyli tutaj SUV odpada, bo nie ma tego high-endowego osprzętu i oprogramowania Huawei. No to słuchaj, jak ci sugerowałem w poprzednim odcinku, kup sobie SUV-a, tego takiego, który będzie w dalszej części wideo, od poniedziałku do piątku z rodziną, tu gdzieś tam w niedzielę, a na weekendy tego wariata i rozumiesz... A co to za wariat, ma tylko 400 koni? Tylko 400 koni? No 430 koni. A ile ma do setki? 4,2 sekundy. Co to jest? Co jest? Znaczy, auto jest mało? Fajne, ale za znaczy, słabo. Dużo? Jak to? To ile chcesz mieć do setki? Kurwa, 2 sekundy? No tyle, co ma Tesla Plaid. 2 sekundy do setki. 2,1. Gdzie ty będziesz jeździł tym? Do setki to wystarczy dużo, by się rozpędziło od świateł do świateł. A jak on tu ma drogę hamowania, to się lepiej dowie, a nie tutaj do setki. Będzie dobrze. Nie ma spadochron zamontowany? No chyba nie.
Nie ma spadochronu. Auto, ale dobrze, okej. Heheszki na bok. Opowiadaj o tym samochodzie, bo jest ładny, jest tak. Nowoczesny. Ile kosztuje? Zaczynają się ceny od 162 tysięcy złotych za model z mniejszym zasięgiem i słabszym silnikiem. Jaki to jest mniejszy zasięg? 525 km. 525 km. A jaki to jest duży zasięg? 700. 700, to nie ma dużej różnicy. Jaka jest różnica w cenie? To jest gdzieś po środku tutaj, to tam z jakieś 190 tysięcy złotych, bo potem przeskakujemy do wersji, zmniejsza nam się troszkę zasięg do 600 km, ale za to mamy więcej mocy. Ty co, 2 sekundy do setki? 4-2 sekundy do setki. O Boże, 4-2 sekundy. Ale w tym nie słuchasz. Aha, no, czyli powiedzieć, że się zmniejsza. Zmniejsza się zasięg. Dobra, dobra, słuchajcie. To jest Arc Fox. Coś jak jeszcze... Was interesuje, będziemy robić i takie jazdy próbne. Więc... Tak, jesteśmy umówieni na jazdę próbną. Także nie będziemy pytać, czy chcecie oglądać, bo i tak będziecie to oglądać w kolejnym odcinku. Mm-hmm. Ale powiedzcie tylko, czy myślicie, że to jest fajne autko. Tak, napiszcie, co myślicie o designie, o osiągach, o parametrach, o cenie przede wszystkim. Tak. Coś jeszcze chcemy dodać o Arc Foxie? Chyba nie. Dobrze. Więc przechodzimy dalej. I wchodzimy teraz. Proszę, marka Xpeng. Proszę mi je przerywać, jestem redaktor prowadzący. I przechodzimy do marka Xpeng. Xpeng, nie mówić Xpeng, Xipeng, ale nic takiego. Xpeng to jest Xiaopeng, wspaniała marka. Jest to tak zwany Tesla Killer. Marka konkurencyjna, o wiele tańsza, o wiele lepsze parametry, oddaję głos ekspertowi. Marka Xpeng powstała w 2014 roku. Pierwszy model, który wypuścili, to był model G3 w 2018 roku. Nie, teraz w tym roku wszedł odświeżony model, jest to mały crossover tutaj na lokalny rynek za niewielkie pieniądze, ale nas ciekawią dwa nowe sedany, model P7 i model P5. Zacznę może od modelu P5, jest to mniejszy z dwóch sedanów, wyszedł dopiero w tym roku i to ma być prawdziwy pogromca Tesli Model 3, tak. Dlatego że to jest pierwszy masowo produkowany samochód z systemem LiDAR. Ma dwa LiDary z przodu. Co to jest LiDAR, jak to działa, dowiecie się w następnych odcinkach, nie chcemy przedłużać, bo my jesteśmy umówieni na jazdę próbną, ponieważ ten samochód jest na kupnie, jest na celowniku Adriana, także nie będziemy tutaj jakby się rozpływać nad tym. Że się tak rozgadał, że już byśmy wytłumaczyli, co to jest LiDAR. W następnym odcinku, subskrybujcie, dowiecie się, co to jest LiDAR i jak działa w najnowszym P5. Także lecimy. Model P5 zaczyna się od 102 tysięcy złotych, w tym dostajemy, jest tylko jedna wersja silnikowa, 211 koni. W zależności od wyposażenia oraz zasięgu mamy 460 km zasięgu w podstawowej wersji. Za 145 tysięcy złotych dostajemy wersję z 600 km zasięgu plus wszystko już na wypasie. Tu musielibyśmy przybliżyć auto, to już, bo tam jest fajne opcje i spanie, rozkładanie foteli. Mimo że to jest mały sedan, to w ogóle ja bym zaskoczony ilością miejsca i z przodu, i z tyłu. To P7. O. P7 to jest auto dużo większe, prawie jak Tesla Model S, ale tutaj ze względu na cenę raczej konkuruje Tesla Model 3, mimo że jest rozmiarowo Tesla Model S, ale patrzymy na auto, które w podstawowej wersji kosztuje tylko 143 tysiące złotych, w najbogatszej wersji 266 tysięcy złotych. I teraz tak, co dostajemy za te 266 tysięcy? Nowością w tym roku to były... Butterfly Doors. Butterfly Doors, otwierane Lambo Doory mamy. Yeah. 430 koni, 560 km zasięgu, najnowsza technologia z Xpenga, lidary. Wszystko fajne auto. Naprawdę fajnie zrobione, nie widać nigdzie kiczu. Słuchajcie, jeśli chodzi o Xpenga, Xiaopeng, tak jak wspominaliśmy wcześniej, jesteśmy umówieni na jazdę próbną. Xpeng to jest długi temat, obszerny, szeroki i możemy go rozwinąć, naprawdę, bo to jest bardzo interesująca marka. Jeśli jesteście zainteresowani, zostawcie komentarz. Na pewno więcej szczegółów odnośnie tego samochodu, który wybrał Adrian jako jednego z kandydatów, się ukaże w osobnym odcinku o P5 i P7, bo jeszcze Adrian nie wie, którego preferuje.
No i o X-Pengu wypadałoby cały odcinek zrobić, prawda? No na pewno, także będziemy mieli na pewno wizytę w salonie. Mhm. Auto przyszedł mi najbardziej, byłem zainteresowany jeszcze przed targami, to było auto marki Li, model One. Po chińsku marka nazywa się Li Xiang, od nazwiska założyciela. Posiadają tylko jeden model w jednym wyposażeniu. I bardzo dobrze, koncentrują się na jednym. Wybieramy tylko kolor i kolor wnętrza. Kolor na zewnątrz i kolor wnętrza. Nie ma żadnych opcji. Mhm. Nie ma innych opcji, także do tego się ogranicza wybór. I co możemy powiedzieć o aucie? Autko jest bardzo... Hold on a sec. Może zanim powiesz o aucie, powiedz coś o producencie. Skąd się to auto wzięło w ogóle? To się wzięło od tego, że pan Li miał zakładać spółkę wspólnie z X-Pengiem. I mieli wspólnie robić X-Penga. Tylko, że pokłócili się o kierunek, w jakim chcą iść. Tak jak widzicie właśnie, X-Peng poszedł tanie auta masowe, w pełni elektryczne, a pan Li poszedł w dużą, luksusową hybrydę. To jeden z naszych widzów napisał, że to jest hybryda szeregowa. Tak, dokładnie. Także dziękujemy za komentarz. Cenimy takich widzów, kleje, który to widz taki. Dobrze. I teraz ja powiem od siebie tak. Dlaczego mnie to interesowało i najbardziej to auto? Przede wszystkim jest to bardzo duży samochód, ponad 5-metrowy. Mhm. Ma 3 rzędy siedzeń, a jeszcze za trzecim rzędem siedzeń jest jeszcze miejsce na bagaże, bo niekiedy w tych SUV-ach wielkości BMW X5 tej wielkości, jakbyśmy dodali trzeci rząd siedzeń, to niestety znika nam zupełnie przestrzeń bagażowa. Li ma jeszcze miejsce na spore dwie duże walizki, na spokojnie. Jeszcze raz powtórz, jak długi jest? Ponad 5 metrów. Cena to 215 tysięcy złotych. Jest jedna cena, nie ma opcji. 215 tysięcy złotych za takie cudo. Co dostaniemy za to 215 tysięcy złotych? Dostajemy tak, pełni elektryczne auto mające 333 konie mechaniczne, 6,5 sekundy do setki, zasięg na czystym tej elektryce to jest 180 km. Ale mamy do tego dodatkowy silniczek 1,2 litra turbo, który działa jako generator prądu. Stąd wynika ta hybryda szeregowa, że można nam doładować silnik spalinowy dodatkowych kilkaset kilometrów i łączny zasięg... To się takie głupie wydaje, to masz taki generator prądu na benzynę w samochodzie, tak? No tak. Głupie, ale działa. No i wtedy masz dodatkowych 600 prawie kilometrów zasięgu, łącznie między 700 a 800 kilometrów zasięgu. Jeśli coś wydaje się głupie, ale działa, to wcale nie jest takie głupie, tak? No tak, bo i możemy sobie wybrać opcję, czy jeżeli... To jak możemy wybrać opcję, czy nie możemy? Opcja, jak ma działać silnik spalinowy. Jeżeli chcemy, żeby na przykład doładował szybciej, może wtedy być głośniej w samochodzie, ale będzie doładowywał baterię szybciej, ale też zużyje nam się szybciej prąd, tak? Mhm. No, może się doładować wolniej. A to oni nie mogli tam dowalić baterii więcej? No bo to 180 km to jest śmiech na sali. No. Ale to wtedy wozisz. To Wuling, ten mały Fiat taki, to on ma. No to widzisz, ale no. Rivian RT1, nowy model amerykańskiego pick-upa nowej marki, też poszedł w pełną elektrykę, no ale auto waży 2,7 tony. A ile ten waży? No nie wiem, ale na pewno nie 2,7 tony. No, bo chodzi o to, że tutaj baterie są drogie. Baterie są drogie i ciężkie. No ale to auto też nie jest tanie. No ale chcesz mieć 700 czy 800 km zasięgu, to trzeba dojebać baterii. Dużo. No. No i masz tylko 215 tysięcy złotych. Ile to auto kosztuje? 215. Za co tutaj płacimy? Za przestronność wnętrza? Tak. Mamy luksusowe wnętrze, poduszeczki. Niestety w tym, jeszcze w zeszłym roku była opcja 7-osobowa, którą bym preferował, z kanapą w rzędzie środkowym. Niestety spadła ta opcja po drobnym leafingu w tym roku. Jest tylko 6-osobowy z fotelami w drugim rzędzie. Tak jest. Także traci trochę na funkcjonalności auto, a ja jestem raczej funkcjonier. Lubię funkcjonalne auta.
Ale nie lękajcie się, jesteśmy umówieni na jazdę próbną, także zobaczycie z wnętrza piękne ujęcia. Także to i jedyny drugi minus, który zauważyłem tak na szybko, to było to, że niestety nie ma Apple CarPlay'a, co dla mnie... Nie ma jest... Apple CarPlay, skandal. Dla mnie jest to dość ważną opcją. Ja akurat lubię, jak nastawię sobie na spokojnie mapę, wchodzisz do samochodu, pik i sobie jedziesz. A już wchodzić znowu do samochodu, znowu mapę ustawić, to weź wbijaj te adresy po chińsku, kurczę, wiesz. No. A czy ma język angielski? W... O, musisz zobaczyć na filmie. Teraz już tyle tych aut było, że się zgubiłem. Nie pamiętasz. Dobrze. Chyba był angielski. Więc to auto, tak czy siak zobaczymy jeszcze raz w specjalnym odcinku, kiedy to Adrian Milioner uda się na jazdę próbną. Facepalm. What's facepalm? Jesteś Adrian Milioner. Każdy ma swój krzyż i musi go nieść przez życie. Słuchaj, no niektórzy mają większe problemy niż to, że ktoś ich nazywa milionerem, no. Dobra. Marka Seres. Marka Seres, tak. Chcieliśmy ją zobaczyć na zasadzie ciekawostki. Niestety, jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, chcecie się dowiedzieć, co się działo, zobaczcie poprzedni odcinek pod koniec. Nie udało się nam dotrzeć na czas. Ale Adrian rzucił się niczym gepard, w ogóle jak zobaczył na parkingu. Tak jest, stoją i tutaj właśnie widzicie. Patrzę, auto testowe, dawaj, no, chodź, to tamten, na pewno można wsiąść. A tam no, siedział, widzę, chłopak z tyłu tam wystraszony, dobra, cicho, dawaj. Tutaj tego. No i co? No to się umówiliśmy na jazdę próbną, tak. Także też zobaczycie go o wiele dokładniej. I teraz... Pokrótce, co się udało mi się dowiedzieć, to tak samo jest to hybryda, tylko już nie szeregowa, tylko normalna hybryda, gdzie silnik napędza koła. Jest tam 1,5 litra turbo, plus dodatkowo mamy dwie wersje z napędu elektrycznego na tą chwilę. Pojedynczym lub z podwójnym motorem, mocniejsza wersja ma 550 koni, 4,6 sekundy do setki. Firma, która założyła tą markę, firma Chongqing, produkowała części samochodowe, ale postanowiła założyć nową markę. Otworzyli oddział w Stanach, który miał zaprojektować auto designersko, także auto jest w miarę atrakcyjne. A mi się tam daje, nie wiem, nie powala, że tak ale, powiem. No, nie wybija się z tłumu. No ale nie odstrasza. W porównaniu do tego, co żeśmy oglądali. No, no. Zobaczycie takie Frankensteiny, że o Boże, że oczy bolą. Naprawdę, no. Pula szmelcu, hashtag pula szmelcu. No, ale ponieważ oni są nowi w tym, nawiązali tutaj też współpracę z Huawei'em pod względem technologicznym. Huawei też zaoferował, są sprzedawane w sieci sklepów stacjonarnych Huawei'a właśnie te samochody. Przechodzisz po telefon komórkowy, przy okazji możesz... sobie furę kupisz. I... No. I teraz najważniejsze, Adrian, powiedz, ile to ma koni, ile to ma do setki, bo... Już mówiłem, ale powiedział mi facet... Jak to? Nie, to w poprzednim odcinku mówiłeś, teraz już nie mówię. 550 koni elektryki. Ile do setki? 4,6. Co tak wolno? Ostatnio żeś płakał, że ten... No ma 700, ale to ma wyjść taka wersja nowa. No, no to opowiedz o tym. No to ma być wersja 700, ale jeszcze jej nie ma. No to opowiedz o tym, co będzie. Będzie wersja 700 koni. Ile będzie miała do setki? 2,5 sekundy, a tam miał być 2,5 sekundy, tak. No, o widzicie. No. Dobra, słuchajcie, no to chyba wszystko, więc tak. W następnym odcinku pokażemy wam inne marki, pokażemy wam BYD, pokażemy wam... Link & Co. Link & Co, bardzo fajne autka. Pokażemy to wam... Link & Co to jest marka... Dobra. W następnym odcinku subskrybujcie, to zobaczycie. Zobaczycie... Łapka w górę. Tak, łapka... Zobaczycie... Jak się... Zeekr 1? Zeekr 001. Aha, Zeekr 001. Też fajne auto, Zeekr 001 ma podbić Leap Euro. Motors. Leap Motors zaskoczyło nas, tak? Znaliśmy tą markę? Nie. Nie. Przechodzimy Leap Motors. Leap to znaczy... Skok. Skok, taki żabi skok. Wchodzimy, patrzymy, a tu fajnie, nie? No. I naprawdę... Takie spoko auto. Spoko na fajne, auto. Fajne. Znaczy, no wiecie, to nie jest potem mamy markę w klasie premium, bo
Adrian milioner. Także ten, ale jakbyś na przykład zbankrutował, no to Leap Motors... To używany z drugiej ręki mógłbym jeździć. Słuchajcie, nie, Leap Motors tak super. W następnym odcinku dalej będziemy kontynuować te fajne samochody. Marka Ora. Dla kobiet. Mieli też bardzo, bardzo właśnie ładne te modele. Też stoi za tym duży koncern samochodowy, także też nie jest to jakiś badziew nie wiadomo skąd. Chociaż wygląda trochę jak garbus. To niektóre modele, ale w środku naprawdę bardzo ładne są. Czerwona flaga. Rolls-Royce chiński. Tak jest. O, to też będzie. Słuchajcie, to jest naprawdę... Jest Cullinan chiński, jest Rolls-Royce chiński. No. Marka Hongqi. Hongqi to jest grubo. Duma narodu. Jest grubo, szeroko i wysoko, naprawdę. Duma narodu, Xi Jinping tym jeździ. To wam też pokażemy. Auto naprawdę może konkurować z Rolls-Royce'em. Bez pizdy. Tak jest. Ale najważniejsze, hashtag pula szmelcu. Będą też oni. Ci, którzy nie mieli wstydu. Ta marka R, co to w ogóle było? Hashtag pula szmelcu i hashtag będziemy. Gruba hucpa też będzie naprawdę, słuchajcie, zobaczycie. O Boże, to... No, odcinek... A, ty w ogóle mówiąc o tym, że ja chcę kupić, mam dwa auta. Być może ja sobie kupię tego Wulinga Mini EV, bo to jest takie śmieszne auto tu, żebym sobie jeździł tu w koło komina. Tu jest tak naprawdę, słuchajcie, tak ciężko czasami zaparkować. A to jest króciutkie auto, można sobie zaparkować. Mnie nie interesuje, ile aut kupisz, mnie interesuje, za ile mi tego Buicka Park Avenue sprzedasz. Dostaniesz go w prezencie. Siesiela oban! Widzicie? Słuchajcie, dam wam jedną radę na życie. Znajdźcie sobie kolegę milionera. To już jest moje drugie auto, darmowe, także ten. Łapka w górę, subskrybujcie, serduszka dla Adriana milionera, milioner. Filantrop. I do następnego odcinka. Pa! Siesiela oban!